Cześć, witajcie. Dzisiejszy filmik to festiwal kwiatów, pąków i pędów kwiatowych. Zapraszam. Zaczniemy od tetraspisa C2, którego niedawno rozpakowaliśmy w zamówieniu od Schwertera. Przybył z wieloma pąkami kwiatowymi i zrzucił tylko dwa. Na szczęście większość kwiatów się otworzyła. I są przepiękne. Uwielbiam tetraspisy. Cechą szczególną tetraspisów jest ich zdolność do produkowania płatków w różnych kolorach, z tym, że tutaj bawimy się z dwoma kolorami, białym i czerwonym. Tutaj dwa mają czerwony płatek, ten jest całkowicie biały, kwiat może być też całkowicie czerwony. Mamy więc element niespodzianki za każdym razem, kiedy storczyk kwitnie. Tetraspis ma też delikatny zapach, cytrusowy, ale niezbyt słodki, ale tego storczyka nie kupuje się dla zapachu, tylko raczej dla tych pięknych kwiatów. Jest to piękny, dorodny okaz, który ma w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery, pięć pędów kwiatowych, niektóre z nich się rozgałęziają. Jest też kilka nowych pąków w drodze. Mam nadzieję, że będą mieć więcej czerwonego wybarwienia. Kolejny raz kwitnie moja niebiesko-szara specjosa. Jest w fazie produkcji nowych korzeni i wygląda na to, że się trochę wzmocniła. Tutaj mamy jeden pąk. Tutaj są dwa kolejne i jak zwykle piękny kwiat. Zapach jest bardzo podobny do tetraspisa. Mówi się zresztą, że tetraspis jest właściwie odmianą specjosy. Kwiat jest dosyć drobny, a płatki mają niebiesko-szary odcień. Dendrobium phalaenopsis blue happiness ciągle kwitnie i wypuszcza też kolejne pędy kwiatowe. Doliczyłam się na razie dwóch. A tutaj miniaturowy phalaenopsis z marketu, którego kwiaty nie są niestety moją zasługą. Kiedy go kupiłam, miał dwa kwiaty i wiele pąków. Teraz rozwinął wszystkie pąki. Skusiłam się na niego, ponieważ ma jedną bardzo charakterystyczną cechę. Zwróćcie uwagę na kwiaty. Płatki okółka wewnętrznego próbują naśladować warszkę. Jest to właściwie wada genetyczna, którą nazywamy pelorią. Ja osobiście mam dużą słabość do pelorii, więc nie mogłam się oprzeć pokusie. Jest to miniaturowy storczyk, więc nie zajmuje dużo miejsca w domu. Posadziłam go w karamzycie, w systemie częściowo hydroponicznym. I jak na razie bardzo mu się to podoba. Rekara Frances Fox jest również na dobrej drodze do kwitnienia. Na pseudobulwie pojawiła się osłonka, z której prawdopodobnie wyrośnie pęd kwiatowy. Storczyk jest bardzo zdrowy, ma duży system korzeniowy i wiele pseudobulw. Podejrzewam, że będziemy mieć kwiaty. Psychopsis papilio kontynuuje produkcję pędu kwiatowego. Bardzo jestem ciekawa, czy to maleństwo zakwitnie. Co mnie dziwi, to fakt, że produkuje on pęd kwiatowy z czubka pseudobulwy. Ale nie będę narzekać. Dobry i taki. Mój marketowy phalaenopsis znowu kwitnie. Jest to wtórny pęd kwiatowy. Brassolelia Yellowbird również produkuje pęd kwiatowy. Będzie to jej pierwsze kwitnienie. Brassolelia Yellowbird jest hybrydą Brassavoli nodosy, która nazywana jest królową nocy, ponieważ pachnie bardzo, bardzo intensywnie i tylko w nocy. Brassolelia Yellowbird odziedziczyła ten zapach po nodosie, więc nie mogę się już doczekać, kiedy zakwitnie. Moja królewna Śnieżka, czyli Tsuchang Krishna, również kwitnie. Ten kwiat otworzył się jakieś 2 miesiące temu. Bardzo trwały. Tsuchang Krishna ma też dość intensywny, cytrusowy zapach. Bardzo charakterystyczny dla tych phalaenopsisów kwitnących latem. Phalaenopsis LD Sandragon też ma pąk kwiatowy. Będzie to jego pierwsze kwitnienie. Ciągle niezmordowanie kwitnie phalaenopsis Sweet Memory Liodoro. Kiedy kwiaty robią się już starsze, przyjmują taki żółtawo-złoty odcień. Bardzo mi się to podoba. Ale oczywiście ten storczyk nie próżnuje, więc produkuje już nowy pęd kwiatowy. W rozkwicie jest też jeden z moich ukochanych phalaenopsisów. Young Young Blueberry Indigo. Ten kolor indigo jest rzeczywiście przepiękny, ale największą zaletą tego storczyka jest jego zapach. Young Young Blueberry Indigo jest pierwszorzędną hybrydą tetraspisa C1 i Violacei. Po tetraspisie ten storczyk odziedziczył piękny kształt kwiatu, a po Violacei piękny zapach. Jest to bardzo intensywny zapach słodkiego cynamonu.
Z drugiej strony jeszcze jeden pąk. Cudeńko. Kolejna hybryda Tetraspisa C1, tym razem z Beliną Albą. Kwiaty są jasnoróżowe, dość drobne i niestety nie mają zbyt intensywnego zapachu. Spodziewałam się, że mając jako rodzica Belinę, ten storczyk będzie pachniał bardziej intensywnie. Pachnie bardzo delikatnie. Uroczy storczyk. Mam też nowy, ciekawy okaz, storczyk Dendrocaylum. Kupiłam go już w rozkwicie, więc to nie jest moja zasługa. Na długim pędzie kwiatowym jest duża ilość bardzo drobnych kwiatów. Przyjrzyjmy się im troszeczkę bliżej. Żółta warszka. Ten storczyk ma bardzo, bardzo intensywny zapach. Przypomina mi zapach fiołków. Mam nadzieję, że spodobają mu się moje warunki uprawy, bo bardzo mi się ten storczyk podoba. Również Oncidopsis Nelly Eiler ma pęd kwiatowy. Jest to wersja Red Velvet. Zauważyłam też wczoraj pęd kwiatowy na moim Bulbophyllum Lepidum. Tutaj wychodzi pęd kwiatowy. Będzie to pierwsze kwitnienie tego storczyka. Cornus Servae Châtelade kwitnie od wczesnej wiosny. Jest to trzeci kwiat, a tutaj widzę już kolejny pąk w drodze. Mnie zapach tego storczyka przypomina mieszankę przypraw kuchennych, ale już mój facet twierdzi, że dla niego pachnie on jak drewno. Tak czy inaczej, nietypowy storczyk i nietypowy zapach. Pełen wigoru i bardzo łatwy w uprawie. Phalaenopsis Joy Fairy Tale też niedługo otworzy pąk kwiatowy, a z drugiej strony rośnie już nowy pęd. Nabyłam też nowego Liodoro. Jeżeli zastanawiacie się, po co mi dwa, powiem tylko jedno słowo – peloria. Też ma pąk kwiatowy. Ten ogromny storczyk rośnie u mnie na tarasie. To Epidendrum Radicans. Kupiłam go może z miesiąc temu i miał te dwa pędy kwiatowe. Teraz wypuszcza raz, dwa, trzy, cztery kolejne. Kwiaty są przepiękne, mają bardzo intensywny czerwony kolor i pomarańczową warszkę. Ten storczyk kwitnie seryjnie. Tutaj na szczycie ma pąki i ciągle otwiera nowe kwiaty. Moja Beryoda też rośnie na tarasie i postanowiła wypuścić pęd kwiatowy. Przyznam, że z wszystkich moich kwitnących storczyków najwięcej radości daje mi Yang Yang Blueberry Indigo. Uwielbiam jego zapach, wącham go od rana. Otworzył kwiat wczoraj i dopiero dzisiaj zaczął pachnieć. A jakie storczyki Wam teraz kwitną? Dajcie znać. Dzięki serdeczne i do usłyszenia następnym razem.